Jest już dzisiaj 18 grudnia i pewnie zastanawiacie się, czemu nie ma filmów, jak na przykład w tamtym roku. Czemu, Bartek, czemu nie wstasz filmów, kiedy najwięcej pieniędzy z reklam jest? Rzecz się prezentuje tak, że jestem troszeczkę chory. Delikatnie mam przewlekły ból gardła dróg oddechowych płuc. Zapraszam was na ten świąteczny film, który dzięki magii postprodukcji sprawiło, że mój kolega Hed daje mi świąteczny prezent. Pomimo tego, że materiał został nagrany w wakacje. Z kanału tvgry.pl. Co na mnie przyniosłeś? Przyniosłem dla ciebie chińskiego snookera kupionego w najlepszej miejscówce chińskiej w Krakowie, czyli na Bronowicach. O tak. Chińska produkcja. Happy snooker. Szczęśliwy snooker. Widzę, że to jest najbardziej inteligentna gra. Właśnie tak, inteligencja. Co, musimy go rozstawić, tak? Znaczy ja już się stoł rozstawiłem. Klasyczny setup do grania snookera chińskiego. Jest dobrze, jednak ustawiam. Zostaw! Chodź, nie mam krzesła, przepraszam. Chińskiego snookera się gra na klęczkę. Jesteś specjalistą, rozumiem. Próbowałeś już? Nie, nie. To jest... no nie mogłem odpakować. Znasz zasady chińskiego snookera? Nie. Gra w kulki. Ty nieprzygotowany jesteś. Dobra. Ja ci wytłumaczę. Jaki ten? To jest... jak to się nazywa? Aksamit? Aksamit, no. Albo... to jest prawdziwe. Firmy Candy Toys. Wiesz co, zostałeś trochę oszukany. Nie jest to firmy prestiżowej... Nie jest to tej firmy prestiżowej, tylko jakiegoś Candy Toys Exeter X5 DRT8424, więc mam nadzieję, że nie daje za to za dużo pieniędzy. Może to jest już kolejny poziom jakby tej technologii. Dobra, jest tak. Co to jest? To się czekaj, to się na tym stawia chyba. Tutaj aha. Jak wpadnie, to ci wypadnie do środka. Koszyki na kulki. Dobra, to ma sens. Aha. To jest przygotowane tak, jak powinno być. Okej, więc masz tutaj ten taki, co możesz sobie oprzeć, jak będziesz chciał tam jakiś bardzo... To chyba, wiesz, nie trzeba, nie? Jak się to robi? Jako, że jesteś gościem w moim materiale, nasz potem będziesz rozbijał. Dobra. Czy znasz zasady snookera? Z grubsza. Ja widziałem raz na Eurosporcie. Wiesz co, ja się uczyłem innej techniki. Znaczy nie, szanuję twoją, rozumiem, wiesz, po prostu są inne szkoły. Tutaj to możesz odstawić, nie? Tak? No dobra. Ale tu się nie da. Tu się nie da odstawić. To jest tu nie jest przystosowane do tej zasady. Czekaj. Dobra. Słuchaj, nie martw się. Na szczęście te kulki są przemyślane i z jednej strony mają po prostu takie wiesz, stópkę, że możesz sobie podeprzeć kulkę. Dzięki temu się nie toczą. Dobra. Bo to pozwala grać łatwiej. Rozumiesz? Rozumiem. Czekaj, bo ogólnie powinny być czerwone bile, które się wbija chyba... I potem kolorowe, tak? Pokolorowe, tak. Ale, no, ale nie ma. Nie ma Dobra, to dawaj. No, nie, spoko, tak można, to jest wszystko tak dozwolone. To jest tak jak w pinballu, nie? Że tiltować można. Ładnie, podoba mi się. O, no! To już jest moja, bo teraz bym... Nie, to jest zasada bezwładności. Newtona. Uznaję. Czy mogę to jakoś... pozwalasz? Dobra. W zasadach jest, że trzeba spytać przeciwnika, czy... Czy można? No. To jest bardzo elegancka gra, wiesz, dla dżentelmenów. Czy rozumiesz, że mogę wybić tego samego koloru? Nie, nie martw się, ja jestem specjalistą. Słuchaj, ja mogę z każdej pozycji, także zawsze wbiję. No to musisz przejść jeszcze, nie, bo się dopiero uczysz. Ale spoko, będziesz kiedyś taki dobry jak ja. Nie wiem, właśnie trzeba, wiesz, chciałem tak od ściany, nie? Mam nadzieję, że się uda, życzę powodzenia. To jest
wiesz, przyjacielska gra między znajomymi. Mogę powtórzyć? Oczywiście. Nie umiem opisać chwytu. No nie. Za ambitnie. Słuchaj, ważne, że celowałeś wysoko, tak? Nie, ja zawsze mówię, walisz od się chęci, nie? To jest dozwolony ruch. Jak ten. System fizyki. System fizyki jest całkiem dobry. Działa. Podoba mi się, że pomimo tego, że to jest pod kątem, to dalej się nie toczą już. No. Co wiesz, po prostu jest blokada w pewnym momencie. Niewidzialne ściany, super. A tekstury są ładne. Tekstury ładne. Prawda. Czekaj, odkryłem, że tu są numerki. To są numerki, chyba nie po kolei. Punkty. To są punkty. Dobra. Wszystko działa dobrze? Dobrze gramy? Dobrze grać, zgodnie z zasadami przyjacielskiej gry Fair Play. No. Utrudniona jest, bo teraz się rusza. Dawaj! No! Co jest? No wiadomo, tam wiesz, zawsze najnowsze technologie z tamtych rejonów. Dobra, ale patrz na to. No. Czarna ostatnia. A to chyba ja wbijam, bo ja to wbiję, proszę nie? Bardzo, proszę bardzo. Ty wbijasz, a ja wybieram do której, nie? Tak. Dobra. Co? Do tej, ale się musi odbić od tej ściany. Chyba cię pojebało, że ty wygrasz w moim programie, nie? A myślałem, że tak będzie leciała i... Nie, serio, myślałem, że może się uda, wiesz, bo tak po prostu jeden na milion strzał. Nie, dobra, mamy czas, ten tak robił, aż się uda, nie martw się. Dobra, chuj. Wiesz co, to... Nie, czekaj. Jesteście tutaj nielegalnie i macie około 10 sekund na wyjście, albo po prostu wzywałem policję. Proszę mnie nagrywać, bo... Dawaj!